To kiedyś Krystyna Janda powiedziała, że każda szanująca się postać, bez względu na rejon geograficzny, na którym operuje, ma swojego dyżurnego wariata. I po tym wyznaczamy rangę. To znaczy, że ktoś kogoś, kogo prześladuje. Ty miałeś kiedyś jakiegoś wariata takiego, który na przykład, nie wiem, siedział, wysyłał ci SMS-y, siedział pod domem, wysyłał ci kartki, miśki. Wiesz co, no nie, psychofan to się nazywa. Nie nazwałabym go wariatem, bo osobiście poznałam go jakiś czas temu. Na początku się bardzo bałam, bo jeździł na każdy mój koncert, zawsze znajdował adres zamieszkania, wysyłał mi kartki na przykład z Grecji. Nie wiadomo dlaczego, chociaż ja wiem dlaczego, to miał być taki... A co, pisał pozdrowienia z Grecji, twój wariat? Nie, no nie, po prostu swoje imię i nazwisko. A pieczątka i tak była z Sochaczewa. Nie, no nie, właśnie kłamał. Nie, właśnie nie. W każdym bądź razie, dopóki nie, gdzieś tam nie poznałam go, nie spojrzałam mu w oczy, zobaczyłam, że to jest facet, no 10 lat ode mnie starszy, ma syna i wydaje mi się, że jest całkiem normalny, no po prostu może mu się kochał. Może mu się podobał, no. Ale jest to przerażające. Ale utrzymujecie kontakt jakoś? No nie, no ja tylko dostaję od niego wiersze. No. Wiersze pisze? Mhm. Ładne jakieś? No ładne, wiesz, no. Kurczę. Pozytywny, zdolny wariat. To jest osoba, która pamięta o walentynkach, o moich imieninach, no to na pewno urodzinach. Wariat, to już widzę. No, widzisz, a na Dzień Kobiet też ci wysłał? Nie. Aha, widzisz, a widzisz. Niby wariat, a nie perfekcyjny.